Siemanko moi drodzy, ja jestem Terence, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj przedstawię wam nowe informacje dotyczące kamerzysty oraz jego składu. Także stawcie łapkę w górę, wbijmy tutaj 3000. Tutaj macie osoby, które podesłały mi temat na dzisiejszy odcinek. I jeszcze chciałbym pozdrowić nowych wspierających oraz donatorów, no a oto oni: Smorong, Ross Ed, Przemek Speed, Dawid Graf, Lubię Zerniska, Stachu, Tymson69k. A jeśli ty chciałbyś zostać pozdrowiony na odcinku, to możesz wysłać albo donata, albo wesprzeć kanał, w którym każda osoba tutaj się pojawi i zostanie pozdrowiona na odcinku. Także co, teraz zapraszam do oglądania. Generalnie zajmiemy się dzisiaj dwoma sprawami, czyli wylotem kamerzysty i jego składu do USA oraz to, że Barber pokazał dziewczynę kamerzysty na swoim Instastory. Także lecimy z pierwszym tematem. Moi drodzy, sprawdziłem, czy są dzisiaj dostępne loty z Polski do USA. Są dostępne, no i moi drodzy, jest to pierwszy szczebel tego, że jest to może prawda. Ponieważ nie zapominajmy o tym, że w każdym momencie może być to prank, na przykład tak jak zrobił kiedyś Lexi oraz Dubiel. Większość pewnie kojarzy tą akcję, że wkręcili swoich obserwatorów, że są w USA, a tak naprawdę był to jeden wielki prank, a wszystko było w jakimś hotelu w Warszawie. Na nagraniach, które za chwilę zobaczycie, widać, że są podierani, ale moi drodzy, po jakimś czasie, dokładnie chyba tam po prawie 2 godzinach, story Jaszczura zostało usunięte. Nie w całości, ponieważ te starsze story oczywiście są, ale te story, gdzie byli właśnie tacy podierani, że lecą do USA. Czy moi drodzy, Jaszczur nie leci, albo to był po prostu zwykły prank? Dlaczego zostały usunięte? Nie wiadomo. Jak będą jakieś informacje, no to wam to oczywiście dogram rano, ponieważ aktualnie jak to nagrywam, jest godzina 22, także na chwilę obecną mamy tyle informacji. Aktualnie na Instagramie psychofanki jeszcze wszystko się znajduje, zobaczymy jutro rano, czy nadal będą te story, ale myślę, że jeśli skoro teraz nie usunęła, ale raczej już ich nie usunie. To co ciekawe, no to tylko właśnie te dwie osoby wrzuciły takie coś na swoje Insta relacje. Kamerzysta nic na ten temat nie dodawał, w ogóle on bardzo rzadko dodaje jakiekolwiek Insta story, ale moi drodzy, zobaczcie sobie właśnie te storki, które oni dodali. Na szczęście wcześniej nagrałem te Instastory Jaszczura, więc mam wam co pokazać. Słuchajcie, chciałem was poinformować, zobaczcie. Lecimy do Ameryczki w końcu. Zobaczcie, jakie ładne samolociki tu stoją. Nie wiem, którym ja lecę, ale będzie grubo, będzie grubo. Piękne samolociki, będzie lot. Już się nie mogę doczekać. Skaczkaj, Ameryczka! O, trenerze, to nasz samolot, tak? Tak, do Tokio. Ale się cieszę, spakowany? No Wiolki i walizkę targasz? No czemu nie? A idź ty. Bo we dwóch lecimy. Jak we dwóch? Do jakiego Tokio, ty gościu? Przecież do Ameryki lecimy. Na Tokio Drift to ja mówię, że poleciał. Ale fajnie będzie, co? Fajnie będzie. Chyba tym, tak? Tak, to jest ten. Lotem, to lecimy! Au! Się cieszysz, Wiola, że lecimy do Ameryczki? Jedziemy do Ameryczki, lecimy do Ameryczki! Lecimy. Terminal. Ale ja siedzę przy oknie. Nie, ale... Nie, ja siedzę przy oknie. Już to ustaliliśmy i się przesękujcie. Ale ja nie siedzę z tobą, tylko z nimi przy oknie. Ale inclusive mamy? Ja nie wiem, co on kupił, ale... Jeszcze... Nie na pewno najgorsze miejsca, ale lecimy do Ameryczki. USA! 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 Jaki bilet kupiłeś? All inclusive będzie, czy nie? Nie, jest normalny. A, tak, na pewno? Tak, normalny. A ty masz też? Dobra, normalny? Już! Co? Ty też? No tak, no przecież pierwsza klasa wiesz, ile kosztuje? 11 tysięcy za bilet. Ale mogę ja przy oknie, prawda? A czemu ty płaczesz? Bo taki jestem szczęśliwy, że lecimy do Ameryczki. Uwaga, uwaga! Wyjazd do Ameryki. W końcu jedziemy do Stanów. Nie mogę się przygotować. Przygotowałem wymarzone się na to mentalnie, fizycznie, psychicznie. Ameryczka, a teraz Instastory psychofanki. Jedziemy do Ameryczki, lecimy do Ameryczki! Ja siedzę przy oknie. Nie, nie, ale... ja siedzę przy oknie. Już to ustaliliśmy i się przestań kłócić. Ale, ja ale inclusive mamy? Ja all inclusive. Nie, no pewnie najgorsze miejsca, ale lecimy do Ameryczki. USA! 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 No i moi drodzy, teraz dajcie wyznać, jak myślicie, był to zwykły jakiś prank, był to jakiś po prostu fake, czy naprawdę lecą do USA, ponieważ dziwne jest to, że Jaszczur usunął właśnie takie Instastory, Kamuś jakoś za dużo o tym nie mówił, tylko na Instastory tam raz powiedział, że nie kupił klasy premium, tylko kupił tą normalną, ponieważ premium kosztuje 11 tysięcy złotych, jest to bardzo dużo za jedną osobę. Także moi drodzy, dawajcie znać, co sądzicie, a teraz przechodzimy do drugiego tematu. Chwilę później po tamtych nagraniach Push Barber na swoje Instastory dodał właśnie taki oto filmik, gdzie spotkał
kamerzysty i jego dziewczyny w galerii. Szczerze mówiąc, to raczej nie było przypadkowe spotkanie, tylko po prostu byli razem w galerii albo się gdzieś umówili i po prostu Push Barber nagrał takie o Instastory, siema, spotkałem kamerzystę. Ale, moi drodzy, skoro oni byli na lotnisku, no to jakim cudem znaleźli się kilka minut później w galerii? Chyba że mogło być coś takiego, że Push Barber nagrał to na przykład 2 godziny przed tym, no i po prostu wrzucił 2 godziny później. Też tak mogło być, ponieważ widać, że jest to ten sam dzień, z tego względu, że kamerzysta ma tą samą kurtkę. Także dajcie też znać, co o tym sądzicie. Ale przechodząc do głównej sprawy tego tematu, no to pokazał dziewczynę kamerzysty, czyli Kasię, której kamerzysta tak naprawdę nigdy nie pokazuje. Przyznał się po prostu, że ma 17-letnią dziewczynę, ale nie pokazywał jej nigdzie na filmach czy na Instastory, po prostu nigdzie. Jedynie obserwuje ją z konta X Lukas Wawrzyniak na Instagramie. Z konta kamerzysty nie wiem, chyba nie, ale moi drodzy, nigdy jej nie pokazywał, a Push Barber pokazał. Ale jak widać, skoro Push Barber tego do tej pory nie usunął, a już mija prawie 2 godziny od tego wydarzenia, no to chyba nie ma nic do ukrycia. Słuchajcie, nie uwierzycie, to rozpocząłem w galerii. Kamuś, można z tobą zrobić zdjęcie? Chodź. Moi drodzy, mamy następny dzień, właśnie wstałem, jest godzina 11. No jest sobota, trzeba sobie pospać. Wchodzę na Instagrama i mi wysyłacie tyle wiadomości, że kamerzysta pokazał swoją dziewczynę na Instastory. Sprawdziłem to, faktycznie. No i moi drodzy, wcale nie polecieli do USA. Także czy to był fake? Tak, to był fake, nie polecieli do USA. Ale jest ciekawsza sprawa, ponieważ kamerzysta pokazał oficjalnie swoją dziewczynę. Także zobaczcie sobie właśnie, moi drodzy, to Instastory. Sam jestem w szoku. To Tobi, Tobi Shiba Inu, głupi pieś. Tobi! Co usunąć? Nie. 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 Wyglądasz jak babcia? A czemu mam usunąć? Nie. Proszę. Nie. Proszę. Nie ma opcji. Czemu się nie pokażesz? Pokażesz się w końcu? What the fuck? Też ciekawa rzecz dla fanów kamerzysty, o której większość osób mogła nie wiedzieć, ponieważ wiedzą to tylko te osoby, które obserwują profil właśnie jego dziewczyny, ponieważ jego dziewczyna ma TikToka. Aktualnie ma prawie 7 tysięcy obserwujących, do tego naprawdę jeden TikTok jej się fajnie wybił, ponieważ ma już prawie 200 tysięcy wyświetleń, także moi drodzy, zobaczcie, tutaj macie screena, możecie zaobserwować jak chcecie. Daję wam takie info właśnie z tego względu, że większość osób może o tym nie wiedzieć, a chciałaby wiedzieć. Także moi drodzy, to tyle z tego filmu, ja wam dziękuję za oglądanie, szczelcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, widzimy się już w kolejnych odcinkach, no i do następnego filmu, cześć!